Witam serdecznie. Moim Państwa gościem jest dziś dr Tatiana Koszuszna. Pani doktor jest urologiem, również nutriencjologiem, czyli specjalistką od żywienia komórkowego. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Jesteśmy w Dublinie po dwóch wyjątkowych dniach warsztatów prowadzonych przez panią doktor, w których odkrywamy najważniejsze kroki w zdrowiu. Pierwszym i najważniejszym krokiem jest nawodnienie. Nasze komórki są w stanie prawidłowo funkcjonować, jeśli woda ma odpowiednie parametry. WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, w 1991 roku ogłosiła, że 80% współczesnych chorób spowodowany jest z powodu jakości wody, którą pijemy. Czyli jesteśmy tym, co pijesz. Pani doktor, jaką wodę należy pić? Jaką wodę wybierać na półkach sklepowych? Witam Państwa bardzo serdecznie. Jaką wodę pić i jaką wodę wybierać? Ja może powiem jeszcze tak, że wiecie, że na planecie naszej Ziemi zostało tylko 1% pitnej wody. Tak naprawdę my z wami pijemy wodę techniczną. Woda, którą organizm nasz nie rozpoznaje i nie ma środku kierującego. Ja wybrałam wodę taką, jak piją ludzie mieszkając na wyspie Okinawa, czyli wodę Coral Mine. Woda, która ma 70 minerałów w formie jonowej, czyli jony minerałów. Robi nam pH lekko zasadowe, bo my nie możemy pić typowo zasadowej wody. Robi nam minus ładunek potencjału, czyli nam daje wodę życia, daje nam strukturę, daje nam powierzchniowe napięcia. Jedyne, co powinniśmy zrobić, to temperatura, dokładnie tak jak nasze ciało. Jeżeli tylko wody zaczyna braknąć w organizmie, zaczynają się pojawiać różnego rodzaju schorzenia. Tylko tak jak pani powiedziała, 80% problem ze zdrowiem to jest brak wody. Dokładnie. Tajemnicą młodości jest woda jednie naładowana. Tak. Co to znaczy? Proszę Państwa, dosyć często, jak dzieci byliśmy, czytaliśmy książki, bajeczki o żywej i martwej wodzie. I tak na dzień dzisiejszy dorosłe myślą, a to bajka. Proszę Państwa, w tej bajce jest bardzo dużo prawdy. Faktycznie jest żywa i martwa woda. Wodę możecie wymierzyć redoksem. Jest taki redoksmetr. Możecie kupić go na internecie i każdą wodę, którą pijecie, sprawdzajcie. Woda nam może dać energię tylko ta, co będzie mieć ładunek minus potencjał, czyli woda żywa. I taka akurat woda też jest w porównaniu. Taką akurat, jak my tą wodę pijemy. Dokładnie. Co z wodami mineralnymi, które kupujemy? Woda mineralna, ona już ma w sobie minerały. Jeżeli organizm nas potrzebuje 70 minerałów w formie jonowej, czyli jony minerałów, a nam uzupełniają sztucznie mineralizację, robią, organizm te minerały nie przyjmuje i zaczyna się odkładać. W pierwszej kolejności odkłada się w nerkach i dosyć często Państwo słyszycie, a to ja mam wodę w studni z bardzo dużej ilości kamienia, osadza się na przygotowanie. To świadczy o tym, że mamy zakamieniałą wodę i te kamienie, jeżeli w przygotowaniu ona zostaje w czajniku, to zadajcie sobie pytanie, czy ona nie zostanie w naszym organizmie. I ona zostaje. Zostaje w naszych nerkach, zostaje w naszej wątrobie, zostaje w naszych stawach, organizm odkłada soli mineralne. I co same najgorsze, te soli mineralne odkładane jest w naczyniach krwionośnych. I Państwo powinni się nad tym się zastanowić. Organizm minerały musi gdzieś wsunąć. I wsuwa, tam gdzie akurat jest puste miejsce. Dokładnie. Woda to zdrowie, woda to życie. Dlatego pijmy wodę czystą, zdrową, wodę życia. To najlepszy parametr. Tak. Bo Państwa zachęcamy. Zachęcamy. Zdrowie. Zdrowie. Dziękujemy i zapraszamy na następny odcinek.